Pośród świętujących par najwięcej obchodziło tak zwane złote gody, czyli 50-lecie. Za długoletnie pożycie małżeńskie wszystkim parom zostały wręczone medale i kwiaty. Życzenia złożył także prezydent Radomia Radosław Witkowski. To wiele lat miłości, troski, odpowiedzialności, ale też wzruszeń, łez, radości i również nadziei. I to jest piękne. Zapytaliśmy, jaki jest przepis na długoletnie szczęście. Przede wszystkim musimy się kochać, przede wszystkim zaufanie, czuć się bezpiecznym. Wyrozumiałość, miłość i tolerancja najważniejsza. Jeśli coś się zepsuje, to trzeba wspólnie naprawiać, nie obwiniać się, tylko szukać wspólnego wyjścia, wspólnej rozmowy. No i tym się trzeba cieszyć. Małżeństwo z najdłuższym stażem świętowało 65 wspólnych lat. Łącznie 30 par otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie.